Festiwal Pstrąga w hrabstwie kłodzkim w tym roku zagościł przy deptaku miejskim w Szczytnej. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Gminę Szczytna przyciągnęła wielu miłośników tej wspaniałej ryby. Kłodzki pstrąg znajduje się na elitarnej liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2012 roku. Stowarzyszenie Fundus Glacensis, które jest głównym organizatorem imprezy, zdecydowało się zmienić miejsce, no bo szukaliśmy dobrego gospodarza i tam, gdzie okazano nam gościnę, a gmina Szczytna okazała nam gościnę, wielkie wsparcie i pomoc organizacyjną, finansową, wspólnie ze starostwem powiatowym, więc stąd decyzja o tym, żeby tym razem zrobić festiwal w Szczytnej. Ja myślę, że to jest ogólnie idea festiwalu, bo pstrąg pojawia się przecież w wielu miejscach na ziemi kłodzkiej, więc my nie mamy do końca takiej idei, żeby on był co roku w jednym miejscu. Być może będzie to impreza, która będzie pojawiać się w różnych miejscach na ziemi kłodzkiej. Celem tego święta jest przede wszystkim propagowanie kuchni regionalnej, wzbogacanie jej o nowoczesne techniki przygotowywania potraw oraz promocja lokalnych łowisk. Uważam, że takim hitem dzisiejszych potraw to jest coś, co ja sama wymyśliłam. Jest to pstrąg, filet z pstrąga na takiej pierzynce z naszych jagód sudeckich i chrzanu zrobiony. Uważam, że to jest przebój. Poza tym zrobiłam pstrąga w wiórkach kokosowych. Także pstrąga faszerowanego warzywami pod taką pierzynką z soli i białka, a także taką na styl japoński zrobiłam sushi z naszego pstrąga, chociaż to nie jest ryba morska, ale zrobiłam sushi. Są przygotowane trzy potrawy. Pierwsza potrawa to wykorzystaliśmy odcięte głowy i ogony, na których został ugotowany wywar i zrobiony chłodnik na ogonie, tak go nazwaliśmy. Dodaliśmy tam gotowane buraki, brzoskwinie słodkie ze syropu, jajka, świeża pietrucha, świeży koper, migdały prażone. Kolejna potrawa to jest ranunculus penicillatus, czyli jaskier pędzelkowaty, to tak się nazywa. To była inspiracja od rośliny, która rośnie i kwitnie u nas na rzece Białej Lądeckiej, czyli to jest surowy pstrąg owinięty wędzonym boczkiem, zapiekany i do tego jest sos majonezowo-czosnkowy. Kolejna potrawa to są szuwary i pstrąg pieczony w migdałach, czyli szuwary to są też wykorzystany pstrąg, zrobione takie a la pałki, które a la szuwar taki właśnie, ten szuwar jest jadalny i obok leży też pstrąg pieczony na maśle z prażonymi migdałami. W nowej formule festiwal obfitował w liczne atrakcje. Dla smakoszy pstrąga przygotowano kilkaset porcji degustacyjnych kłodzkiego specjału w różnych postaciach, między innymi w formie wędzonej i grillowanej, a wszystko z najwyższej jakości produktów certyfikowanych jako regionalne i tradycyjne. Sześć drużyn przygotowało po trzy potrawy. Są to potrawy gotowe. Chcieliśmy, żeby te potrawy były dopracowane, żeby one były zrobione, bo często są przygotowywane na oczach publiczności, ale nie zawsze to jest dobre i korzystne. W związku z tym każda drużyna przygotowała po trzy gotowe potrawy, które jury będzie mogło zdegustować, a pozostałe osoby mogą oglądać, jakie cuda można wyczarować, żeby ten pstrąg, no że chcemy troszeczkę odchodzić od tego standardu, prawda, no zwykłego, prawda, przysmażonego czy tam wygrillowanego pstrąga na rzecz robienia takich no małych dzieł sztuki. I to jest ten konkurs główny, w którym drużyna uzyska laur w postaci Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który objął patronat nad tym konkursem, nad tym naszym przeglądem kulinarnym. W tym roku w konkursie na najlepsze danie z pstrąga stanęły osoby, które nie są zawodowymi kucharzami, a przygotowywanie potraw to ich pasja. W programie festiwalu znalazły się również konkursy dla publiczności, w którym otrzymują konkursowicze wszystkie produkty i narzędzia i posługując się nimi będą tutaj na naszych oczach mogli w 25 minut przygotować, taki jest czas, przygotować po prostu sałatkę z pstrągiem wędzonym. Nie ukrywam, że bardzo w tej chwili, że tak powiem, propagujemy, lansujemy tego pstrąga wędzonego, no bo on jest też i łatwiejszy do transportu. Wielu kuracjuszy, gości, którzy przybyli tutaj do nas na ziemię kłodzką, właśnie chce ze sobą zabrać jakąś pamiątkę, również i kulinarną. No i myślę, że ten pstrąg wędzony to jest bardzo dobry pomysł. Co będzie oceniać jury? Więc w tym pierwszym konkursie, o którym mówiłem, czyli konkursie na potrawy z pstrąga, są jakby trzy kategorie. Pierwsza to oczywiście walory smakowe. Druga to estetyka, czyli to, jak
ten pstrąg na talerzu po prostu wygląda, jak on się niekoniecznie może na talerzu, bo w tej chwili też kucharze wymyślają bardzo przeróżne formy podawania danej potrawy. I trzecia rzecz, która jest w zasadzie pierwszą, bo najpierw będzie ona oceniana, taka ogólna kompozycja stołu, czyli jak dany stół z tymi potrawami jest zakomponowany. O właściwy nastrój i wspaniałą zabawę również zadbano poprzez występy artystyczne zespołów ludowych oraz koncerty grup Czarna Syrena i Deser. Puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego otrzymała drużyna Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa. Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.